Punkt, wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Głujska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moim gościem jest pan minister Tomasz Szatkowski, stały przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Witam bardzo serdecznie, panie ambasadorze. Dobry wieczór, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Panie ambasadorze, proszę powiedzieć, jak w tej chwili, jak odbierana jest sytuacja na granicy po dzisiejszym szturmie, który trwał przed południem, lekko po południu, bo to było bardzo wiele godzin obrony, ciężkiej obrony polskiej granicy w tej chwili na przejściu, przy przejściu granicznym po polskiej stronie w Kuźnicy. Proszę powiedzieć, jak ta sytuacja jest oceniana w kwaterze głównej NATO? Myślę, że gdybym chciał to podsumować, to mogę powiedzieć, że sytuacja się nieco w pewien sposób ustabilizowała, bo Polska udowodniła, że jest w stanie swoją granicę zabezpieczyć i ta postawa zdeterminowana w jakiejś mierze chyba też odstraszyła perspektywę dalszych prowokacji. To jest też kwestia tego, że w sposób jednoznaczny sojusznicy, ale także członkowie Unii Europejskiej stanęli razem z Polską i nie było wątpliwości co do tego, że ta postawa naszego kraju, naszych służb jest popierana przez właśnie tą społeczność, do której należymy. Tu mogę się odwołać nie tylko do dobrego oświadczenia Unii Europejskiej, ale także do oświadczenia Rady Północnoatlantyckiej, a więc 30 sojuszników, które zostało przyjęte w zeszły piątek, w którym to sojusznicy oświadczyli, że nie tylko z Polską się solidaryzują, ale popierają środki, które zostały przez Polskę przedsięwzięte. A pamiętajmy, że w obecnej fazie to jest w dużej mierze bitwa narracji. Tak, to oczywiście bardzo dużą rolę odgrywa determinacja i środki, które skierowaliśmy do ochrony granicy, ale to jest także, i można powiedzieć, chyba punkt ciężkości jest właśnie w tej walce narracji, czy uda się Polskę przedstawić jako sprawcę katastrofy humanitarnej, wprowadzić wątpliwość do tego przekazu, czy nie. I tu wydaje się, że ta strona białoruska, wspierana w tej warstwie informacyjnej dosyć jednoznacznie przez stronę rosyjską, jest jednak w pewnej defensywie. Panie ministrze, panie ambasadorze, proszę powiedzieć, bo pan premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu powiedział, że konsultuje się z szefami rządów Litwy, Łotwy. To są również kraje, których granica jest atakowana. Oczywiście w tej chwili Polska jest tym głównym obiektem ataku ze strony reżimu białoruskiego, wspieranego przez Moskwę. No, ale mimo wszystko również tamte granice są granicami w tej chwili, które muszą być po prostu bronione. Proszę i pan premier Morawiecki mówił o tym, że rozważane jest, konsultowane jest odwołanie się do artykułu 4. Proszę powiedzieć, co to oznacza? Co to by zmieniło i jak to by zmieniło sytuację naszych państw? Jaka mogłaby być reakcja na to, na tą sytuację? I właśnie, żebyśmy wytłumaczyli też naszym widzom, na czym by taka sytuacja polegała. Więc artykuł 4 jest takim kwalifikowanym sygnałem strategicznym. Kwalifikowanym, ponieważ on jest opisany w traktacie waszyngtońskim i jest związany z bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dla suwerenności jednego z sojuszników. I w trakcie tego zagrożenia ten sojusznik ma prawo zwrócić się do całej reszty sojuszu o konsultacje dotyczące właśnie tego bezpieczeństwa. W związku z tym, że jest to tak jasno określone w traktacie waszyngtońskim, tego rodzaju prośba jest jednak kierowana w wyjątkowych przypadkach. Do tej pory to było 6 razy, głównie przez Turcję. My również w 2014 roku wspólnie z Rumunią poprosiliśmy o te konsultacje właśnie w tym kwalifikowanym trybie w związku z zajęciem przez Rosję Półwyspu Krymskiego, a także agresją na wschodzie Ukrainy. Więc jeśli chodzi o środki, które by temu towarzyszyły, to już jest drugie pytanie. Ale można by powtórzyć, że byłby to pewien sygnał, który byłby skierowany na zewnątrz, ale także do wewnątrz całej maszynerii sojuszu, czyli
byłby związany z jej przestawieniem na tryby działania bardziej kryzysowego. I tutaj od naszej inicjatywy, ale też od zgody sojuszników zależałoby, jaki pakiet działań by temu towarzyszył. Pakiet działań, przepraszam, wejdę w słowo i dopytam, mógłby temu towarzyszyć? Bo rozumiem, że jest tutaj kilka wariantów, które mogłyby zostać wdrożone i wprowadzone w życie. Oczywiście, tutaj zupełnie hipotetyzujemy i oczywiście. Ja nie chciałbym wskazywać w żaden sposób, jak, na jakie dokładnie warianty. Proszę potraktować to pytanie jako pytanie teoretyczne, bez odniesienia się do ewentualnych bieżących politycznych działań polskiego rządu. To jest od wydania oświadczenia, ale to już mieliśmy tak naprawdę, bez artykułu 4, poprzez wzmożoną komunikację strategiczną, działania wywiadowcze, działania planistyczne, aż po rozdokowanie zdolności wojskowych. I tutaj jest zupełnie szeroki pakiet potencjalnych zdolności. To mogę przypomnieć, że w kryzysie ukraińskim w 2014 roku doszło do na przykład wzmocnienia air policingu, czyli tego patrolowania przestrzeni powietrznej wschodniej flanki. Rozlokowano siły, które były swego rodzaju takim potykaczem, takim zapewnieniem, że w wypadku, gdyby ta agresja się rozrywała na państwa członkowskie sojuszu, to napotka ona również na udział sojuszników na przykład ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, bo wówczas też te jednostki zostały w późniejszym okresie zaraz za amerykańskimi rozlokowane. Więc to był jakby przykład takiego reagowania. Jak to miałoby wyglądać w obecnej sytuacji? Oczywiście musimy działać w sposób proporcjonalny i musimy działać w sposób, który również nie będzie dawał stronie drugiej, szczególnie Rosji, pretekstu, na przykład pretekstu do działań związanych z dyslokacją wojsk na terenie Białorusi. Oczywiście strona rosyjska, jeśli będzie chciała znaleźć ten pretekst, to tego znajdzie, albo sobie po prostu wymyśli, ale nie chcielibyśmy w żaden sposób, żeby środki, jakie my, o jakie my prosimy, żeby nie były jakby przeskalowane, żeby były rzeczywiście proporcjonalne do tej sytuacji. Panie ambasadorze, pan użył na początku swojej wypowiedzi takiego sformułowania, że Polska udowodniła, że jest w stanie sobie poradzić z tą sytuacją. Proszę powiedzieć, na ile to jest ważne, że my z tej sytuacji bardzo trudnej, coraz trudniejszej, bo ta agresja narasta, no potrafimy wychodzić jako państwo, które jest skuteczne, które jest profesjonalne i które potrafi zabezpieczyć swoje interesy. Na ile to jest ważne w takich, również w tych rozmowach wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego, bo mieliśmy przecież wezwania już kilka tygodni temu, żeby od razu wzywać tutaj pomoc innych armii, żeby używać już właśnie chociażby artykułu 4, czyli była też propozycja chociażby ze strony opozycji, żeby bardzo szybko rozpocząć działania. No ale właśnie, jakby to wyglądało, gdybyśmy w taki trochę histeryczny sposób do tej sytuacji podeszli, jakby w kontrze do tego, co dziś mamy, czyli do tego, że państwo polskie pokazuje skuteczność, ale jednym z drugiej strony też no, działa no, jakby adekwatnie, to znaczy nie stosuje środków nadmiernych do sytuacji, z którą ma do czynienia. Myślę, że pani redaktor użyła bardzo adekwatnego słowa, czyli tego określenia reakcja potencjalnie histeryczna. I może chciałbym zacząć od tego, że Rada Północnoatlantycka, w której zasiadam z 29 innymi przedstawicielami państw sojuszniczych, która na co dzień zajmuje się sprawami sojuszu, która ma pełną plenipotencję do tego, żeby podjąć wszelkie działania w imieniu sojuszu. To jest to bardzo szczególne laboratorium pewnych relacji sojuszniczych, relacji ze światem zewnętrznym. Warstwa psychologiczna ma bardzo duże znaczenie i w tej warstwie pewien spokój i zdolność do zaradzenia kryzysowi własnymi siłami ewidentnie jest taką projekcją, znaczy sprzyja projekcji takiego wizerunku siły państwa. I niewątpliwie w tym kryzysie, w tej jego fazie przynajmniej, taki jest wizerunek Polski, taki wizerunek został ugruntowany. Widzę, że z dużym respektem spotyka się fakt tego, że Polska właśnie
nie spieszy się z powołaniem na artykuł 4, że Polska nie spieszy się z tym, aby wykorzystać tę sytuację do tego, żeby od razu prosić o pomoc sojuszników. I że Polska właśnie w taki sposób adekwatny, proporcjonalny, a jednocześnie zdeterminowany stawia czoła temu zagrożeniu. To autentycznie jestem w stanie odczuć tymi już rozwiniętymi receptorami poprzez ponad 2 lata zasiadania w Radzie Północnoatlantyckiej, że to buduje wizerunek Polski, a także jej pewną psychologiczną siłę w tych relacjach sojuszniczych. Przypomnę, że podobnie tyczyło się przywołania czy poproszenia NATO o wysłanie zespołu działań antyhybrydowych. Oczywiście Polska by ten zespół dostała, tak? Ten zespół prawdopodobnie do Polski przyjechał, tylko jest to zespół, który do tej pory był używany w działaniach przez Czarnogórę i przez Litwę. No, państwa, które nie miały pewnego zakresu zdolności, aby sobie poradzić z tymi zagrożeniami hybrydowymi. Myślę, że nam chodziło jednak o stworzenie innego wrażenia, jeśli chodzi o nasze zdolności do radzenia sobie z tego rodzaju kryzysem. No właśnie, panie ambasadorze, to jakby pan wspomniał o tej zdolności już wyczuwania sygnałów, które są wysyłane przez przedstawicieli państw Paktu Północnoatlantyckiego, ale też kierując się doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa, które pan ma, proszę powiedzieć, jak ważne jest, na ile ważne jest zbudowanie wizerunku państwa silnego, stabilnego, które samo potrafi zadbać o swoje interesy? Bo ja myślę, że bardzo często mamy takie odruchowe spojrzenie na obecność w jakimś sojuszu, w jakiejś organizacji międzynarodowej, że od razu chcemy, wydaje nam się, że ta pomoc powinna od razu przypłynąć i że jeżeli jej nie wykorzystujemy, to znaczy, że ten sojusz nie działa. No właśnie. Czy to jest tak, że państwo, które prosi o tę pomoc, zwraca się o tę pomoc już w takiej sytuacji ostatecznej, a radzi sobie z różnymi problemami, które napotyka po drodze, buduje swój wizerunek jako państwo silne, czy też jest postrzegane jako członek nierozsądny, jako państwo nierozsądne? Czy oczywiście, może zacznę od samego końca, to czy jest rozsądny, czy nie, to zależy od tego, czy sytuacja, w której się to państwo znajduje, jakby wymaga tego, żeby ta pomoc nadeszła, ale wewnątrz sojuszu ta dynamika tej percepcji pewnego stosunku siły, ona rzeczywiście opiera się na dosyć pewnych prostych zasadach. Są jakby dostawcy bezpieczeństwa i odbiorcy bezpieczeństwa. Do tej pory zwykle się przyjmowało, że ci nowi członkowie to z reguły są właśnie odbiorcy bezpieczeństwa, a ci starzy członkowie są dawcy bezpieczeństwa, dostawcy bezpieczeństwa. To się też przekłada na pewną zdolność wpływu w ramach sojuszu i na inne relacje, które z tego... Czy to oznacza, przepraszam, dopytam, że jeżeli im bardziej jesteśmy samowystarczalni, tym jesteśmy bardziej wpływowym członkiem NATO? Tak by to można było określić? Tak, oczywiście. W naszym przypadku czasami jest oczywiście konieczne, żeby pewne działania umiędzynarodowić, ale pamiętajmy też, że my już osiągnęliśmy znaczny poziom umiędzynarodowienia naszego bezpieczeństwa, związania naszego bezpieczeństwa z interesami sojuszników. Przypomnę, że jesteśmy ponad 5 lat po szczycie warszawskim, po którym podjęto decyzję o rozlokowaniu grup bojowych, czyli już de facto takich bojowych zdolności sojuszu, między innymi na naszym terytorium. Ale tu też przypomnę, że Polska nie zabiegała o to wzmocnienie sojusznicze tylko z uwagi na własne bezpieczeństwo. Zabiegaliśmy o nie z uwagi na szczególną rolę Polski jako połącznika, jako połączenia tego łącznika z państwami bałtyckimi. Chodziło nam o to, że jeśli mamy zabiegać o bezpieczeństwo państw bałtyckich, które są właśnie najbardziej narażone na atak, są jednak słabsze od nas, my musimy również mieć pewność tego, że ewentualna operacja, w której wzięłyby udział oddziały polskie, no nie będzie samodzielną polską operacją, gdzie wszyscy będą jakby brali w niej udział. Stąd te oddziały sojusznicze blisko właśnie przysmyku Suwalskiego. Siłą rzeczy wzmocnienie bezpieczeństwa państw bałtyckich to jest taki może już margines do tego, co mówię, wzmacnia także nasze, ponieważ siłą rzeczy państw bałtyckich nie da się obronić bez Polski. Ale jakby zabezpieczywszy ten podstawowy poziom bezpieczeństwa, także poprzez obecność wojsk amerykańskich, rzeczywiście jesteśmy już w takim miejscu, gdzie
wypada rozwijać własną zdolność do reagowania, samemu decydować o tym, kiedy prosimy o tą zdolność sojuszniczą. Pamiętać o tym, że rzeczywiście jeśli prosimy o wsparcie sojusznicze, czasami jest to swego rodzaju dług psychologiczny, tak? Znaczy jeśli trzeba, to trzeba poprosić o tą pomoc, ale jeśli jesteśmy w stanie sobie sami poradzić, to lepiej będzie jednak tę operację przeprowadzić samemu. Panie ambasadorze, teraz zapytam pana, poproszę o skomentowanie sytuacji, z którą dzisiaj przez wiele godzin mieliśmy do czynienia. No już takiego swego rodzaju szturmu na polską policję, straż graniczną, wojsko, no po prostu szturmu na polską granicę. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia to wydarzenie i te działania podejmowane przez Białoruś w tle Federacja Rosyjska, oczywiście. I jak pan ocenia jako ekspert do spraw bezpieczeństwa? Więc ja mam takie wrażenie, że to jest taka faza pewnej już desperacji działań ze strony władz Białorusi, wspieranych najprawdopodobniej przez stronę rosyjską. Tutaj działania Polski i innych państw na arenie sojuszniczej, także unijnej, doprowadziły do tego, że ten proceder ma wszelkie widoki do tego, żeby zostać przerwanym, tak? Czyli szczególnie sankcje nałożone na linie lotnicze. Także w tej sytuacji no, będzie jakaś perspektywa rozładowania tego kryzysu. Prawdopodobnie ta dynamika już nie będzie się zwiększać, ani też liczba migrantów nie będzie się zwiększać, więc wydaje się, że władze białoruskie próbują w jakiś sposób jeszcze wykorzystać tę koncentrację tych nieszczęsnych ludzi na granicy, aby jakiś nacisk spróbować na Polskę wywrzeć, ale myślę, że już chyba powinni porzucić nadzieję na to, że Polska się ugnie pod tą presją. To panie ambasadorze, zapytam również o sytuację szerzej na naszej polskiej granicy, czy w najbliższym otoczeniu regionalnym naszej wschodniej granicy, bo przecież mowa jest o koncentracji licznych oddziałów wojsk Federacji Rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy na tę sytuację, bo ona przecież dla nas również jest sytuacją niebezpieczną. No to jest właśnie szczególnie niepokojące w tym wszystkim, że te działania na polskiej granicy mają miejsce w trakcie bardzo niepokojącej koncentracji innej aktywności rosyjskiej naokoło granic Ukrainy, a także w jej granicach. Oczywiście mówię o zajętym i okupowanym obszarze Donbasu i okupowanym obszarze Krymu, ale także w trakcie różnego rodzaju manipulacji i już takiego otwartego używania broni energetycznej, czyli gazu przede wszystkim dla celów politycznych. Wydaje się, że jest taki okres, który Rosja może chcieć wykorzystać dla dalszych agresywnych celów. Wiąże się to rzeczywiście z tymi zawirowaniami na rynku energetycznym, które nagle poprawiły radykalnie pozycję ekonomiczną Rosji, są pewne zawirowania polityczne w Niemczech, znaczy zawieszenie polityczne związane ze zmianą rządu. Nie wiemy, jak wyglądają rosyjskie oceny polityki amerykańskiej. Także jest duże ryzyko, biorąc pod uwagę to, co Rosja komunikuje, ale co przede wszystkim robi, że zostanie to wykorzystane do innych działań agresywnych. No właśnie, ale to ja dopytam, mamy dosłownie chwilę, chciałam dopytać pana o to, czy w takim razie te działania wokół polskiej granicy z Białorusią, wokół litewskiej granicy, czyli generalnie eskalowanie tej sytuacji z migrantami i tego hybrydowego ataku na nas od strony Białorusi może być no, taką zasłoną dymną, która ma odwracać uwagę od tego, co jest w tej chwili najważniejsze, czyli jakiegoś rodzaju agresji wobec państwa ukraińskiego. No więc właśnie jest to bardzo prawdopodobne. Nie mamy tutaj jednoznacznych dowodów, ale niewątpliwie jest niemalże pewne, że ta akcja nie odbywa się bez zgody Rosji, a przynajmniej prawdopodobnie jest to związane z jakąś koordynacją. Teraz czemu ma to służyć? Czy to jest to dodatkowy front swego rodzaju presji wywieranej na Zachód, czy właśnie sposób odwrócenia uwagi, a może stworzenie sytuacji, która byłaby pretekstem do wkroczenia wojsk rosyjskich w większym zakresie na terytorium Białorusi?
No właśnie, Aleksander Łukaszenko dzisiaj, te media tego reżimu informują o tym, że to Polska dopuściła się agresji wobec Białorusi. Tak to jest przedstawiane. Można sobie wyobrazić, że właśnie w tym języku wschodnim to oznacza no, wstęp do sprowadzania chociażby oddziałów rosyjskich w okolice granicy, już wprost granicy z Polską. No tak. Które oczywiście dlatego miałyby przyjść z pomocy uciskanej Białorusi, gnębionej przez Polskę. Dlatego oczywiście, tak jak powiedziałem, jeśli Rosja będzie chciała mieć taki pretekst, to sobie go znajdzie, ale z drugiej strony nie powinniśmy w tym aktywnie uczestniczyć. Wydaje się, że dlatego też cenne są te działania Polski, które w jakiejś mierze nie eskalują tego konfliktu, czyli to, że pokazujemy jasno, że siły, które wzmocniły granice, to są siły, nawet jeśli tam są żołnierze, oni wykonują rolę wzmocnienia policji i też właśnie nie eskalujemy tej sygnalizacji strategicznej, na przykład w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście, jeśli nastąpią inne działania, to wtedy będziemy musieli właściwie dobrać inne środki, które będziemy przedsiębierać. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Szatkowski, stały przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, był gościem Telewizji Republika. Raz jeszcze serdecznie dziękuję, panie ambasadorze. Serdecznie pozdrawiam. A państwa gorąco zapraszam. Proszę z nami spędzić ten wieczór. Do zobaczenia.